Widzowie, chodziłem w nocy bez sensu po lesie i zostałem złapany przez catnapa. Zobaczcie, w jakiej strasznej celi aktualnie przesiaduję. Muszę się patrzeć na jego straszne, przeklęte zdjęcie. W ogóle spać nie mogę całą noc. On tu idzie, ja się tu chowam, słuchajcie, za krzesłem. O, witaj G-Play, fajnie, że jesteś. Zrobiłem to więzienie specjalnie dla ciebie i wszystkich swoich przeciwników. Słuchaj, wcale nie fajnie, że tu jestem i ja chcę się stąd wydostać. Słuchaj, moja rodzina za mną tęskni. Za mną nie czeka w domu. Wypuść mnie. Aha, chcesz się wydostać? Tak. No dobrze, to już tutaj cię wypuszczam. Proszę bardzo. No i co, i mogę normalnie wracać do domu? Serio? No nie, no to jest ogólnie tak zabezpieczone więzienie, że nie uciekniesz od niego. To jest bardzo dobrze zabezpieczone więzienie. Nie dasz rady. A czemu tu w ogóle wszędzie są twoje zdjęcia przeklęte? Tutaj jakbyś był Bo młodszy. To jest moje więzienie. To jest zrobione dla moich przeciwników. Dlatego ja tu jestem rolą pierwszorzędną. Ej, a czemu tam osadnika zabeczkowałeś normalnie? Patrz, on siedzi w piekarniku teraz. Panie osadniku, zaraz pana uwolnię. Czemu normalnie chciałeś upiec tutaj osadnika? Co ty normalnie, katna, pogarni się trochę. O, mogę coś Ej, zjeść? Spokojnie. Proszę mnie tutaj nie nazywać od catnapa, bo ja nie jestem twoim kolegą, ja jestem panem catnap. A, przepraszam, panie catnap. Proszę, wyjść tutaj na zewnątrz. Fuj, jakie to jedzenie jest ohydne. Proszę pana, ja już wymiotowałem. Tutaj na zewnątrz. Nie, ja nie idę na zewnątrz, tam jest za zimno. Panie więźniu, zapraszam tutaj. Nie pójdę, nie zgadzam się. Otwieram bramy. Nie, nigdzie nie idę. Ja żądam ogólnie powrotu do domu. W ogóle co to jest? Proszę pana, panie catnap, ja nigdzie nie pójdę. Tu się chowam, słuchajcie, w tej ubikacji. Ale musisz wykonywać moje polecenia. Słuchaj mnie uważnie. No. Pierwszym twoim zadaniem jest zjedzenie coś, to już zjadłeś. Następny posprzątać taletę w celi, proszę bardzo, tutaj. Tak, no to ja tam mam ubikację. O, to właśnie taletę, proszę tu posprzątać. Tutaj, ty normalnie pokieś mam sprzątać, to ty pewnie narobiłeś, tak? Tutaj catnapie. Może ja, może i nie, ale proszę posprzątać. To jest twoja kuweta, tak? Tutaj tak. Sobie do kuwety robisz. Dobra, no to posprzątam. Dobra, to idź, nie stresuj mnie tutaj. Ty, widzowie, a może ja bym tędy normalnie się jakoś dał radę wydostać? Ej, jest tu nawet jakiś tunel. Już tu ktoś próbował coś kombinować. Tylko tu jest bedrock, widzowie. Tu jest bedrock, ja się tu nie przekopię w ogóle. Nie ma szans. Ja nie mogę, niech on mnie tylko nie zauważy. Okej, miau. Przekopię się. O, nie. Gdzie on jest? Czekajcie. Miau. Zabeczkuję się tu może. Miau, okay. Gdzie on jest? Miau. Nie, tu wcale nie ma. No, do tutaj... góry, wychodzić, proszę, zapraszam ale tutaj do góry. Ja tu sprzątam przecież, tak? Miałem posprzątać. Ale proszę do góry ze mną, bo na razie chyba masz karę. No dobrze, ale za co? Przecież miałem posprzątać, tak? I posprzątałem, nic nie zrobiłem. Bo co chciałeś chodzi? Uciec z więzienia, a tak nie można. No dobrze, przepraszam. To jest złe zachowanie, pan dostaje naganę. Aha. Następnym zadaniem będzie tak. Następnym razem jak uciekniesz, to słuchaj, to nie będzie tak wesoło, bo możesz dostać karę. To będę tu syfił normalnie. Te twoje musisz brudy siać tu... teraz pszenicę. Proszę tutaj siać pszenicę. Co? W ogóle czemu ty mnie tak wykorzystujesz niewolniczo? Czy to jest więzienie, czy normalnie jakiś, wiesz co, tutaj do roboty sobie ludzi serwowałeś? To jest więzienie, ale pomiędzy jeszcze musisz wykonywać zadania. Dobra, no masz tutaj. No i co? Już mnie mogę wracać sobie do celi? Ile mam tutaj robić ci? Usługiwać? Tu ci syfu narobię. Ja nie mogę, ale ci nasyfuję no dobrze, tutaj. No dobrze, to musisz źle, za wolno rośnie, źle to wszystko sadzisz. Tu do pokoju tortur zapraszam. Co? Tutaj. Co ty mówisz? Jaki pokój tortur? Chyba se żartujesz. Masz zapraszam, pokój... wejdź tutaj. Ale ja nie chcę, przepraszam, już nie będę orał pola więcej. No ale za wolno tam rosła pszenica, proszę wejść tutaj. Że tutaj mam wchodzić, ale tu jest kolec. O, dalej tam się przesunąć. Pokój mnie kolec. Ej, dobra, no i co? Już mogę wracać? Ała! Ha, 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 ej, spieta mnie pistonami, widzowie! Pistonami, ha, 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 nie. Ha, ha, ha! Przestań, dobra, poddaj się! Będę robił co chcesz. I co, będziesz grzeczny w moim więzieniu? Tak, oczywiście, będę najgrzeczniejszy, catnapie. Co tylko mi będziesz kazał robić, to zrobię, okej? Okay? Dobrze. Nie denerwuj się. Proszę wyjść. Ciki, posprzątam ci nawet kuwetę, co tam chcesz, nawet nie wiem. Dobrze, możesz tutaj siedzieć w więzieniu, tylko pamiętaj o tym, że ja mam całe chronione więzienie i mam cię pod kontrolą stałą. No zauważyłem. Także proszę tutaj nic nie kombinować. Lasery, nie lasery, tutaj proszę nic twoje. Tutaj nie kombinować, to jest bardzo strzeżony ten i nic tutaj nie działać, dobra, proszę. To ja wracam, tak? Do siebie tam ogólnie tak, mogę wracać. Tak, proszę wracać. Dobra, słuchajcie, także teraz
Nie wiem, może w ogóle, słuchajcie, jakoś się przekopiemy. Tutaj była jedyna opcja, nie było tych laserów i chyba chciałbym, słuchajcie, drugą tutaj próbę zrobić, byśmy rozkopali gdzieś tu może dookoła ten bedrock i nie wiem, może rzeczywiście coś byśmy tu znaleźli. Ej, czekajcie, tutaj normalnie coś się dalej przekopałem o jeden blok. Czyli jest ogólnie szansa, że się, słuchajcie, patrzcie przez ten bedrock, może tu jakaś luka była. Ej, widziałem tutaj trawę, normalna trawa była. Ej, jest szansa, zaraz stąd zwiemy, patrzcie, jest trawa, jest światło, jest, dobra, damy radę, widzowie. Wow, jesteśmy na dobrej drodze, żeby uciec, także lecimy szybko, długa, normalnie cała naprzód załoga. Ej, chwila, poczekaj chwilę, gdzie ty uciekasz? Co ty, mami Long Legs, ej, co jest grane, gdzie nie mogę się ruszyć. Gdzie ty uciekasz, uspokój się. Ej, przestań, ale jestem spokojny, ty normalnie pracujesz dla kapłapa? Masz tutaj poczekać, ha, 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 złapałam cię i teraz dostanę mnóstwo diamentów od Katnapa. Ej, ale ty przecież nie lubisz Katnapa. Słuchaj, możemy współpracować razem, co? Nie, dogadamy razem się? Współpracować nie będziemy. Zapraszam do Katnapa. Dam ci ubikację, dam ci dircika, co chcesz normalnie. Nic nie chcę. Ja wiem, że dostanę od Katnapa dużo diamentów, no dlatego zaprowadzam cię do Katnapa. No nie, słuchajcie, zostałem złapany przez mami Long Legs, związany jakimiś normalnie linami. I co, gdzieś tu będzie czekał normalnie na nas Katnap i co, dostaniesz kasiory od niego, a da podzielić się ze mną? O, tutaj właśnie więzienie jest Katnapa. Dobra, rozwiąż tutaj... mnie. Ja się boję go, Już przyjmuję Katnapa. O, halo, witaj, Katnapie. Uciekam, długa. Nigdzie nie zwieje, czy muszę się najpierw rozplątać. O nie, weź mnie zostaw, puść mnie. Katnapie, jesteś, fajnie, że przyprowadziłeś tutaj tego G-playa. To proszę go... Jeszcze raz tutaj związać, chwila. Nie, zostawcie mnie. Ja chcę do domu, proszę. Proszę mi zrobić? Się słuchać, uważnie. Co mam zrobić, żebyście mnie zostawili i puścili do domu, no powiedzcie. Słuchaj, panie G-Playu, pan się uspokoi, dobrze? No tak, dobrze, no panie Katnap. No przestań we mnie strzelać, mami Long Legs, co mam robić? Jeśli chcesz wydostać się z więzienia, musisz pokonać tor przeszkód. Jaki tor przeszkód? To jest tutaj mam jakiś? Przygotowany dla ciebie tor przeszkód. Aha, no dobra, no to ja jestem za, jak mi się uda, to co, to normalnie sobie wydostaje się? Tak, normalnie się wydostajesz, proszę, tutaj. Dobra, czyli co, wystarczy, że tam dobiegnę na koniec do tej wody, tak? I tam już normalnie uciekam sobie do domu, jak chcę. No tak. A, słuchajcie, a co, jak to jest jakiś podstęp? Tu ogólnie nie wygląda tak trudno, ale nie mam nic do stracenia, wolę przejść ten tor przeszkód, niż, słuchajcie, zostać skazany na Katnapa. Dobra, tutaj też wygląda wszystko w porządku, no tu może być troszeczkę trudniej, ale ogólnie, widzowie, ty, może jest szansa, że mi się uda zgrać. No i teraz zobaczymy, ja cię obserwuję, tutaj jest wysoka. Dobrze, wow, kolce mnie pokuły tutaj, dobra. Okej, ej, chyba mi się udało. I co, ostatnia prosta? Ja sobie tutaj wbijam normalnie. Ej, oła, ta woda jest jakaś płynąca. I są moje Katnapy. Co ty normalnie? Oła, dobra, spokojnie, poddaj się. To moje Katnapy, słuchaj, już się nigdy stąd nie wydostaniesz z tego więzienia. Ej, oła, dobra, zostaw mnie młody. Jak dobrze, wracam już do tego więzienia. Wracaj do więzienia, raz, dwa. Ja nie mogę, to była podpucha, oni mnie strollowali, widzowie, już wracam, spokojnie. Widzowie, ja się cykam normalnie tego Katnapa, on jest nieobliczalny po prostu. I widzicie, cały czas mnie straszy, odprowadził mnie tu teraz do celi i kazał mi tu siedzieć. Teraz nie mogę się stąd wydostawać, mam tutaj taki lufcik, gdzie mi wpada świeże powietrze, ale normalnie to tutaj normalnie... Halo, G-Play! Ej, Lucky, uważaj, to był Katnap, nie widział cię w ogóle? Nie widział mnie, ale słuchaj, ja też tu jestem więźniem. Może jakoś się stąd wydostaniemy. Ty, ale ty zostałeś tutaj specjalnie więźniem, żeby mnie uratować, czy przypadkowo tu trafiłeś? Specjalnie, żeby cię uratować, proszę, trzymaj. Wow, dzięki, stary. Perełki? No to czekaj, to ja patrz, nawet tutaj się przedostanę. Tam był nawet taki lufcik, wiesz co, w mojej celi. I chodź tutaj, może tędy się wydostaniemy, Lucky, patrz. Jakby rzucić tam dobrze perłę. Okej, widzisz, akurat teraz mi się nie udało. Ja nie mogę, to nie jest jednak takie łatwe, jak myślałem. No poczekaj, odsuń się. O, udało mi się, przeszedłem. Tylko tutaj są lasery, ty. Ja nie mogę, ale się wpakowałem. Dobra, Lucky, jakoś tutaj się przedostałem. Okej, jestem, przedostałem się też. Dawaj, może tutaj wejdziemy na tą wieżyczkę i z tej wieżyczki... Ała, jednak to nie było mądre. Chodźmy tutaj. Myślisz, że tymi perłami normalnie można się tu wydostać stąd? I nad tak, można, oczywiście. Dobra, no to ja, słuchaj, rzucam tutaj perłę. Ej, to jest jakiś mur niewidzialny, Lucky. Tu są barier bloki chyba jakieś. Ja nie mogę.
Nie wiem, chyba trzeba dużo wyżej. Spróbuj jakoś do góry rzucić może tą perłę. Tak, czyli żeby... co, jeszcze wyżej mam przedostać się? No, na, trzeba rzucić nad te barier bloki normalnie. One otaczają tutaj ten cały mur. Nie wiem, może gdzieś po prostu w kosmos trzeba w to wyrzucić. Czekaj, czekaj, ja spróbuję. Tutaj zrobiłem drabinkę, okej. Ty, chyba przeleciała mi perła. Przeleciała mi i zaraz będę. Jestem! Laki, wydostałem się. Jak się wydostać do góry, na samą górę? Rzuć wysoko, bardzo wysoko. Musisz rzucić tą perłę, żeby przeleciała nad barierą. Okej, leci, leci, leci. I leci! Bęk! Jesteś jestem. Laki! Udało mi się. Dzięki ci, ziomeczku, za pomoc. Chodźmy, zwiewamy stąd, zanim, słuchaj, nas złapią te przeklęte potwory. Dawaj, no szybko. Dobra. Tutaj perłami uciekajmy. Lecimy do domu. Tam widzę tory kolejowe. Lecimy koleją. Widzowie, dojeżdżamy do jakiegoś miasta. Zobaczcie na to. Ty, jakie tutaj nawet czołgi mają, Laki. Widziałeś? Jocie, ale super, no. Ty, to jest, to jest naprawdę super miasto na pustyni. Tak, westernowe takie miasteczko. Mam nadzieję, że ktoś nam tu pomoże. Dobra, jesteśmy tutaj na przystanku, jakaś przystań kolejowa. Jest tu nawet mapa tego miasteczka, a my jesteśmy w tym momencie tutaj, gdzie wskazuje ta zielona cyferka. Dobra, także chodź, wejdziemy i może znajdziemy tutaj pomoc. Patrz, jakiś tam starszy pan stoi. Może on czekaj, nam pomoże. Wiesz co, ja się rozejrzę tutaj do tyłu i w drugą stronę pójdę. Się pytam o dobra, coś. Pochodź. Ej, gdzie ten pan zniknął? Chciałem go poprosić o pomoc. Halo, jest tu ktoś? Proszę pana, pan tu był gdzieś? Ej, chwila, tam jest golem, pilnuję tutaj. Halo, halo, jesteś tutaj w restauracji u siebie. Chwila. A, dobra, to jest pana restauracja witam, tutaj, tak? Witam, co pana tu sprowadza? O, dzień dobry, ja mleczka bym się chciał napić. Jest możliwość zapłaty w perłami Endermana? Jasne, to 5 pereł Endermana będzie i proszę, o, mleczko dla ciebie. Akurat tyle mam, proszę pana. Dobra, także proszę zabrać te perełki, ja sobie tutaj siądę, bo mam takie pytanie. Orientuje się pan może w ogóle, czy tutaj catnap grasuje w waszym mieście, czy raczej tu jest spokojnie? Oj, panie, tu jest bardzo i to bardzo niebezpiecznie. Radzę się gdzieś ukryć, bo tutaj właśnie grasuje catnap, poważnie? Wiesz? A jest szansa, żebym gdzieś tutaj się u pana normalnie schronił z moim przyjacielem? Bo nie mamy miejsca do schowania się. Oj, no nie myślę, bo catnap na pewno tu zawsze wchodzi do góry i sprawdza, czy ktoś nowy tutaj mieszka. A to on tu nawet przychodzi do pana restauracji, tak? Tak. Ojejku, dobra, to ja panu nie, pan, na pana problemów nie będę ściągał. Jak pan nie chce pomóc, to trudno. Rozejrzę się, a wie pan, czy ktokolwiek jest tu mi w stanie pomóc, czy raczej wszyscy się będą bali? Wszyscy raczej się będą bali, bo catnap kontroluje ich działalności. O nie, słuchajcie, czyli mamy problem. To miasteczko nie jest bezpieczne, a najgorsze, że jest noc. A noc oznacza normalnie godzinę grasowania catnapa. Nie wiem, może się schowam i będę udawał, słuchajcie, że jestem koniem w zagrodzie, nie wiem. W razie co ogólnie myślę, że gdzieś jesteśmy w stanie znaleźć jakieś dobre schronienie. Dobra, tam jest jakiś domek, może byśmy zapukali w sumie, widzowie. Myślę, o nie, catnap, ja nie mogę, weź mnie zostaw. O nie, w końcu cię mam, ja nie mogę, ale mam przekichane, widzowie. Dobra, wybijamy tu szybę. Już cię mam, zaraz cię złapię, dobra, chodź i teraz tutaj. Tędy. Dobra, i teraz słuchajcie, muszę go zgubić, chodź, muszę go zgubić, zaraz mnie dorwie. O nie, dobra, dobra, tu jest jakiś osadnik, tu się chowamy, tu się chowamy. Okej, okay. Cichutko. Cichutko tutaj, słuchajcie. No nie, słyszę go. Dobra, tu jest dobre schronienie. Jest tu łóżko. Nikogo nie ma, coś jest w skrzyni. Na razie, słuchajcie, tutaj. Na razie go nie ma. Ej, jest na... G-Play, G-Play, zobacz, siemanko. Catnap tutaj gonił mnie przed chwilą. Jest niebezpiecznie, stary. Musimy się schować. Masz jakąś kryjówkę tutaj, bezpieczne miejsce, gdzie możemy się przed nim schować? No ty, mam tutaj znalazłeś. Chodźmy się lepiej prześpimy, wiesz co, bo w sumie może być tak, że będzie noc, będzie dzień, a my dalej nie będziemy wyspani. Dobra, weź tutaj obok normalnie kładź łóżko, a nie, że tutaj będziemy na jednym spali. Wiesz co ci powiem? On mnie przed chwilą gonił i on się gdzieś tu kręci w okolicy. Ale masz rację, że noc to jest jego, słuchaj, pora i on teraz grasuje, a w dzień będzie dużo łatwiej znaleźć pomoc. Mniej ludzi się będzie bało. No kładźmy tak. Się, dobranoc, Laki. Dobranoc. Stanowy dzionek. Idziemy zobaczyć, jaka ładna pogoda. Teraz pewnie catnap będzie dużo mniej intensywnie grasował. Catnapa teraz już nie ma na pewno, bo on tylko w nocy grasuje. Ty, wiesz co, musimy teraz spotkać jakichś ludzi, którzy nam pomogą po prostu. Bo wiesz co, pomocy... to najlepiej się rozdzielmy. Ty pójdź tam, a ja pójdę może w tamtą stronę. Dobra, ja tu wbijam normalnie do kogoś na chatę. Ej, tutaj jest zbrojownia. Tu normalnie jest diamentowy mieczyk. Można się przygotować. Łuki, strzały. Pożyczę sobie normalnie. Tu oczywiście zapłacę za to, jeśli tylko zdobędę pieniążki albo przelewem może jakoś konto bankowe. Na razie chyba ten sklepik nie jest czynny, może jest jeszcze za wcześnie. Niech się tylko nikt nie obraża, że ja tu sobie wziąłem. Ej, dobra, czekajcie, idziemy. Przepraszam, pomocy!
pomocy! Pomoże mi ktoś! Potrzebuję pomocy! Hej, witam cię! Dzień dobry, proszę pani, bo ogólnie szukam z moim przyjacielem jakiegoś schronienia przed katnapem. My chcemy do domu wrócić, ale nie wiemy, gdzie to jest dokładnie. Pomoże nam pani jakoś powstrzymać... Wiesz co, chodź tutaj za mną, ja ci pomogę, jasne, że tak. O, pani się nie boi katnapa? Taka odważna? Tak, ja się nie boję. Słuchaj, gdzieś tutaj, o tam, jest taki dom z pszenicą. Tak? To idź tam i się spytaj. Tam mieszka taki wojskowy, on ma tam czołgi u góry. Tak, widziałem. I spytaj się, czy ma może czołg dla ciebie i jakieś rzeczy. Czy możesz coś, jakieś zadanie wykonać, żeby zdobyć czołg. A, i czołgiem normalnie bym stawił czoła katnapowi, tak? Tak, tak. No dobra, dziękuję pani, bardzo, bardzo mi pani pomogła, to ja idę proszę tam. Proszę bardzo. Dobra, tutaj ty w sumie, ja cały czas demoluję w ogóle, widzowie, tą wioseczkę, bo mi się nie chce iść naokoło i normalnie przeskakuję tu sobie płotek, ale teraz już jestem trochę bardziej przygotowany. Teraz katnap by mi takiego może oporu nie stanowił dla mnie. Ej, w ogóle jakie wysokie kaktusy tutaj rosną, co jest grane. A więc tutaj chyba miałem, słuchajcie, zapukać, także... O nie, popsułem temu panu kaktusa. Dobra, mam nadzieję, że się nie obrazi. Puk, puk, przepraszam. Halo, witam, witam. Dzień dobry. Co cię tu sprowadza? Panie żołnierzu, słyszałem, że pan ma czołgi, a ja mam z moim przyjacielem problem ogólnie z katnapem i chcielibyśmy mu stawić czoła. Może pan by nam pomógł w sumie, co? Jak czy pan jest wojskowym. Czy chcielibyście moje czołgi? No nie wiem, a jest taka możliwość, czy raczej nie ma szans? No wiesz co, to są militarne czołgi, no to wiesz co, ja mam tutaj w ogrodzie plagę kaktusów, moje zwierzęta się kują. O, zobacz tylko na tego konika, jaki biedny. O, biedny, biedny, normalnie osiołek. Proszę usunąć tutaj te kaktusy i będziesz mógł sobie wziąć te czołgi. Tak? No dobra, no to jaki w ogóle tylko biznes? Tylko zrób tak, żeby z korzeniami, żeby one już więcej nie wyrosły tutaj. A co tu normalnie jest jakaś plaga kaktusów? To jest jak plaga kaktusów, która przeszkadza mi w codziennym życiu. Dobra, no to ja to szybko załatwię. Z tego barwnik można nawet zrobić, proszę pana. Także to się może przydać. Jak ma pan crafting, to mogę tam panu to przepalić. Nie pamiętam, jak to się nawet robiło. Barwnik? To się nie, chyba może to ciekawe. Przepalało normalnie. Może jakoś to użyję. Myślę, że to jest bezużyteczne. Mi tylko przeszkadza i kuje. Tak, to można zrobić zielony barwnik, pan w piecyku, tutaj jak ma piecyk, to do piekarnika to trzeba włożyć na 3 godzinki i się pięknie upiecze. Wow, a proszę pana... Jasne, dziękuję bardzo. No, pozwoliłem sobie przypadkiem zajrzeć do tej skrzyni. Jest szansa coś pożyczyć ogólnie? Jetpacka. Jasne, możesz wziąć, to są moje stare rzeczy wojskowe, także możesz sobie wziąć. Tak, dobra, nie wiem, czy w ogóle jeszcze... one działają. Wow, to dziękuję panu bardzo. Po prostu aż nie wierzę. Ja jeszcze się panu odwdzięczę, to nie wszystko. Teraz razem ze swoim przyjacielem postanowimy normalnie pożyczyć od pana te czołgi. Oczywiście postaramy się oddać w nienaruszonym stanie, ale chcemy pokonać katnapa. Już będzie spokój normalnie w waszym miasteczku, wie pan? Jeśli ci się uda, to proszę bardzo. No to życzę ci powodzenia. Dobra, ja nie mogę. Słuchajcie, udało się. Udało się. Mamy normalnie tutaj dobry trop. Czyli co? Ej, w ogóle strzała mi się normalnie napięła. Ej, patrzcie, ja jadę tym czołgiem, widzowie. Ja tym czołgiem... Wow! Ja nie mogę, coś tu normalnie wybuchło. Ej, Lucky! Lucky! Halo, halo, Gplay, tutaj po prawo jestem! Uwaga! Zobacz, ogarnąłem nam czołgi, stary! Zobacz, co to jest, tam, twój czołg? Tam jest dla ciebie na górze, normalnie możesz wsiadać, albo możesz tym jechać jak chcesz, a ja sobie wezmę tamten. Dwa czołgi nam ogarnąłem i będziemy mogli się przeciwstawić może w ten sposób katnapowi, co ty na to? Ty, to jest dobry pomysł, ja właśnie cię szukałem, czy wpadłeś na jakiś pomysł i tu się okazało, że taki mega pomysł, no to jest bardzo super sprawa. Tak, jeszcze mam, słuchaj, różne rzeczy. Ja za to... Ej, patrz, jest tam katnap! Jest tam katnap! Ja nie o nie, mogę celować w niego, ciekawe jak tutaj... Złote jabłko sobie zjadł! Ty, chyba go trafiłem! Chyba go trafiłem, ale normalnie gdzieś mi teraz normalnie czołg ugrzązł w dziurze. Dobra, czekaj, ja go mam! O, okej! Okay. O, dobrze, dobrze, Lucky! Wiesz co, bo jeszcze tu pełno innych rzeczy pozdobywałem! Mam dla ciebie, ale tu nawet nie zdążyłeś w ogóle, słuchaj, ode mnie ich wziąć! Także jak chcesz, to chodź, się przygotujemy lepiej, Lucky! Dobra, już schodzę z czołgu! Dobra, już dobrze, idę do ciebie. Dobrze, że wyjechał ten czołg z tej dziury, słuchaj! Także, słuchaj, ja ci tu szybko rzucam! Ubieraj to, co tam, słuchaj, ci daję! Mam jeszcze jakiegoś jumppaka, będę mógł wysoko... Skąd ty masz taki, jesteś przygotowany? Skąd ty to wszystko masz? Zabiera nam czołg, Lucky! Zabiera nam czołg normalnie! Łoż ty, normalnie katnapie jeden! On nam teraz czołg zabrał, mamy tylko jeden! Ja to, dobra, przeciwstawiam się mu!
Okej, okay, dobra, chcesz normalnie... No to normalnie... Jeepy musisz coś zaradzić, przecież nie możesz dawać, żeby nam czołg zabierał. Gdzie tak, on jest? Laki, dawaj jest z niego teraz! Czekaj, atakuję go! Za serduszko mam, dawaj go, dawaj go! Ja się muszę zregenerować. Po nim już jest, patrz! Dobra, dobra, ja mogę go podkopać jeszcze. Mam normalnie tutaj, wiesz co, takie coś. Zrobimy dziurę, może uda mu się wpaść tam. Dawaj go, normalnie dobra, wleciał! Wpadł tu! Dobra, udało dobra! Udało mi się go pokonać, jest! Jest! Przeciwstawiliśmy się Katnapowi i teraz słuchaj, wiesz co, już nie będziemy może więźniami, tak naprawdę, słuchaj, my na to nie zasługujemy, żeby całe życie spędzić w więzieniu Katnapa. Teraz jesteśmy wolni i słuchaj, wiesz co, temu panu musimy mega się odwdzięczyć, on nam dał czołgi i wszystkie te potrzebne rzeczy, dzięki czemu po prostu się przeciwstawiliśmy Katnapowi. Wiesz co, Laki, ja idę mu teraz ten czołg odnieść i trzeba jasne mu się odwdzięczyć. I to musimy te dwa później... czołgi może weź, żeby nie było, że coś ten, żeby coś zmajstrowałeś. Tak, innego. To weź ten drugi i słuchaj, musimy się go spytać, jak w ogóle my mamy wrócić do domu. Także widzowie, my się z wami żegnamy, idziemy dowiedzieć się, jak wrócić do domu i odprowadzić te czołgi. Wow, a z wami się żegnamy, trzymajcie się, pa pa! Pa pa!